Ojej, teraz to on już się nie podniesie. Jakie ty masz prawo do moralizowania innych? Kim ty jesteś, człowieku bez zasad? Mocne. Wyrzucę go z fejmu i zablokuję z każdej federacji. A jak zacznie za dużo gadać, to mogę iść siedzieć na kilka lat, a pieniądze i procent z fejmu będzie ciągle wpływać na moje konto. Zaczynamy film Boxdela. Wiem, że tam jakiś mój wątek jest, znaczy mój, ze mną coś powiązane, no ale to po kolei. Ten film podzielony jest na dwie części. W pierwszej porozmawiamy na temat tego osobnika. Poczekaj chwilę. A na 100% chcesz? Żeby nie było? Czekaj chwilę. I co to jest? Ty masz czelność moralizować kogoś w kwestii Pandory, robiąc takie rzeczy jakimś dziewczynkom 14 lat, tylko wierzchołek urodowej tego, co będzie w filmie, Marcin, za ten szantaż, który mi zrobiłeś. Aha. Ci pokazuję. Na 100% chcesz, czy nie? Jak nie? Druga część to masa faktów, których do tej pory nie znaliście, a ja mam już dość, więc wyrzygam wszystko od A do Z. Zanim napiszecie, że jestem fałszywy, dwulicowy, że sam kłamię, to chcę was uświadomić, że ja o tym doskonale wiem. A, no to chuj, no to wszystko jasne, dobra i co? To czemu to trwa jeszcze godzinę ponad? No to też możemy zamknąć temat chyba, nie? Czy nie? Chyba tyle, no to fajnie było. Nie wiedziałem, że ten shot będzie taki krótki. Wiem, że zachowałem się jak najgorsza ale nie pozwolę sobie na oszczerstwa gościa, który jest autorytetem wielu młodych. Aha, czyli już widzę, jaki jest klimat tego filmu Boxdela. Ja jestem zły, ale Marcoń. O, to się dopiero dowiecie, jaki on jest zły. A jest równie śliską kanałą. A nie, stawia się na równi. Tylko okay. Ludzie o tym nie wiedzą. Nie, kurwa, nikt nie wiedział, że Nathan jest dziwny. Tam. Zanim pokażę ludziom, jakim jesteś człowiekiem, o zarzutach przymuszania twojej byłej do ładowania sterydów. Co to jest? Ja wiem, że on zmuszał Martynę do brania sterydów, ale ona nie chciała, namawiał ją. Jak był z nią w związku, to chodził na konfach, mówił, że coś ma na wszystkich, a później płakał jej, że nic nie ma. Niszczył ją psychicznie, zdradził ją z najlepszą przyjaciółką. Gadam już z Martyną. Cykl losowy screen. To pokażę również wszystkie niepublikowane dotąd taśmy i chcę tylko, żebyś wiedział, że robię to tylko i wyłącznie dlatego, bo dziewczyna, którą pocisnąłeś wczoraj od prostu z pomówienia, ma teraz lęki i jest przerażona tym, co... Aha! Boxdel taki bohater. To wcale nie jest tak, że chce postawić Nathana w jakimś gorszym świetle i pokazać, że ta branża no jest jaka jest, jest więcej takich osób gdzieś powalonych jak on sam, tylko on staje w obronie. Aha! To go sprowokowało. Okej. Okay. Jak to się nazywa takie coś? Zestawianie chochoła? Jak to się nazywa? Taki motyw, że sam se dalasz jakiś argument, jakiś problem i potem dzielnie go obalasz. I mam wrażenie, że dokładnie Boxdel to robi w związku z Nathanem. Że to jest tak szczątkowy jakiś wątek, jakieś tweety tam. Wiecie, to no, w skali tego na przykład co Wardęga mówił i ten, to te słowa wszystkie Nathana są takie totalnie whatever, a Boxdel tutaj pół filmu o nim zrobił jak nie lepiej. Przecież to odpowiedź na zarzuty Nathana, ale kogo obchodzą jakieś zarzuty Nathana. Ewentualnie to jest tak poboczny wątek w skali tej całej afery, że skupianie się na tym i mówienie jako, nie wiem, jako głównej części, to jeszcze w jakiejś narracji, że a, bo ja staję w obronie jakiejś kobiety, która bardzo źle się poczuła po tym, co powiedziałeś, no jest po prostu komiczne, no. Kogo Nathan obchodzi, no? Sam nawarzyłem sobie piwa i zachowałem się jak k***a, więc nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ale nie dotykaj moich bliskich, ty śmietniku. Ależ emocje wybrzmiały. Nie no, to źle brzmi, jak on tak ciśnie Nathana od śmietników i tak ładnie z kartki czyta. Znaczy w sensie nie wiem, że to jest zarzut, że on czyta z kartki, bo ja sam korzystałem z promptera, ale w tej sytuacji to śmiesznie wygląda. Okej, okay, co to jest? Nathan Marcon i odpowiedź na jego wyciąganie mojej prywaty pokazuje niepublikowane dotąd taśmy Marconia. Taśmy Marconia, niezła afera. Które są całkowicie caps lockiem, sprzeczne z tym, jakie wartości propaguje. Skrzywdzenie kobiety, branie stridów, ćpanie, oszustwa freakfightowe, kłamstwa, pomówienia wielu twórców, o których nawet nie wiedzieliście. Tylko ja ciągle się zastanawiam, kto odnośnie Marconia, kto jakiś, nie wiem, wartości, którą propaguje, kto się tym w ogóle jara. W sensie, dobra, bo zaraz będzie. Na pewno jest jakieś parę osób, które jarają się Marconi, wzięły go za wzór, ale mówię o takiej szerszej skali, żeby aż, nie wiem, część pierwszą swojego filmu o tym robić. No przecież to jest jakaś paranoja, no. Kto go na poważnie bierze? Tylko jakąś właśnie ostoję moralności, że nikt go tak nie traktuje w ogóle. W sensie, on sam ma wizerunek gościa o tam 20 kilku twarzach, który coś tam se gada, tu jakieś wątki rusza, tego nie dokańcza, wszystko robi pod freakfighty, żeby było o nim głośno, robi jakieś tam, w tym sensie show, które federacją pasuje i nagle jest ten, tak jakby stawianie go, jakby on był właśnie jakąś ostoją moralności i próby z, nie wiem, zepchnięcia go z piedestału jakiegoś, na którym on nigdy nie stał. No przecież to jest jakaś głupota. Wino, hotel z Klaudią, a w pokoju moim na Bielawie jest Nikola. Michał, ale zdrady i to jeszcze z prostytutkami? Ech, przecież gdy wróci stary Boxdel, to możecie się odsunąć. Po pierwsze, skąd wziąłeś informację o tym, że robiłem to z prostytutkami?
Dlaczego pomawiasz dziewczynę, która w tym wszystkim nie jest niczemu winna? Po drugie, co wynika z tego screena ty pomawiaczu? Przypomnij sobie, Nathan, twój związek i patrz w swoje łoże, bo tutaj dopiero jest dużo ciekawych plot twistów, które pokazują... Ej, ale chwila. Czy to też nie jest tak, że Nathan ogólnie na tych pomówieniach sobie płynął? Czy to w fejmie, czy to... Znaczy robiąc tą całą swoją postać, czy to w innych tam federacjach i wszyscy go sobie oddawali, wypożyczali, robili na tym biznes, sprzedawali pay-per-view i było... Zajebiście, Nathan był... rozchwytywany i chyba nadal jest ze względu na to, co robi. I nagle jak dotknęło to Boxa, to jest: o, ty pomawiaczu, tak nie można. Jaki w ogóle się obudził, że stworzył demona. No super. Przepraszam za moje błędy tej nocy i za to, że zostałaś skrzywdzona. Nie chcę i nigdy nie będę traktować cię przedmiotowo, dlatego piszę, a wiem, że miałem przestać, więc przepraszam. Po prostu czuję tą miłość. Już nic nie piszę i odezwij się, jak będziesz mogła dać mi szansę. Niedzielna randka, niespodzianka, nadal aktualna. Nic nie jest aktualne. Nie chcę cię znać. To, że przeprosiłeś dziewczynę, która została zraniona przez ciebie, nie zmienia faktu, że ją zraniłeś. I jakie ty masz prawo do moralizowania innych? Kim ty jesteś, człowieku bez zasad? Ale dobra, to chwila, to Boxer w końcu zdradzał czy nie? Bo tam mówił, że to nie była prostytutka, coś tam, ale to w końcu jechał na dwa fronty czy nie? No bo już ona tanie tu przedstawia, że niby tak. Ale to jak to w końcu było? No z tego wynika, że chyba tak? Okay. Chciałeś na tej dziewczynie wywrzeć szantaż emocjonalny i stworzyłeś chochoła, że całowała się z jakimś innym gościem, żeby przypadkiem nie wyszło. Boxer mówi: o, nie, no nie mogę. Chochoła, no nie mogę, Boxer. Tymczasem Boxer, pół filmu o Natanie. Inkers, tak, dokładnie to mówiłem na początku i mówiłem, że to jest właśnie... Znaczy inaczej, ja to naświetlam, tak? Ja uważam, że to jest po prostu cwana taktyka. Tylko ja ją naświetlam, żeby każdy sobie ocenił mniej emocjonalnie, a bardziej tak trochę od kuchni, co robi Boxdel, żeby wybrnąć z tego tematu, nie? Ale dalej, jeżeli ktoś chce to łyknąć, proszę bardzo, nie? Jeżeli ktoś chce zmienić zdanie o Boxdelu, bo on stanął w obronie pomówionej kobiety, proszę bardzo, droga wolna, tak? Ja tylko mówię, że tak to wygląda. I nikt nie chce stawać w jego obronie, lecz cieszę się, że tego Natanka wyjaśnia. Ale rozumiesz, Muszkin, że w momencie, w którym zaczynasz się cieszyć, że on kogoś wyjaśnia, to świadomie lub podświadomie zaczynasz propsować Boxdela za coś, co zrobił. A to sprawia, że Boxdel po takim materiale, z takim nastawieniem jak twoje, wychodzi w lepszej pozycji niż w gorszej, niż to, w jakiej był bazowo. W związku z czym warto się zastanowić, czy to na pewno o to tutaj, czy to o to toczy się gra, nie? Prawda o pokoju 222 była taka, że sam chciałeś polecieć, a że zostałeś wyjebany, bo jesteś oszołomem, który wrzuca prywaty innych, to dostałeś tam zakaz wstępu. Nikt nie chciał, żebyś po prostu w internecie pucował się z tego i wrzucał prywatę o tym, co się tam dzieje, kto gada o czym i tak dalej, bo zazwyczaj na takich imprezach zakrapianych alkoholem i używkami ludzie mówią o jakichś swoich prywatnych problemach, prywatnych jakichś osobistych rzeczach, chwalą się, przechwalają. A, czyli to jest taki, wiecie, grupa wsparcia. Tak, to pewnie o to chodzi, że ludzie za bardzo się zwierzają wtedy, tak, to grupa wsparcia i tak, no wtedy faktycznie, no. Pewnie na środku siedzi psycholog, rozdaje głos, mówi: teraz ty, Michał, teraz ty, Andrzej, proszę bardzo, teraz ty się wypowiedz. Zobaczcie to, tutaj Nathan mówi o tym, że jestem farmazonem i że nie posiadam nagrań, w których mówił on o tym, że Alan rób swoją siostrę. No to niech Boxer, który farmazoni, nawet sam siebie wyśle nagrania Alanowi, których nawet kurwa nie posiada. Serio, może mniej stymulantów jeden i drugi, skoro potrafią sobie wymyślić fikcję. Wymyślanie fikcji. No ja na twoją niekorzyść posiadam to nagranie i ty tak powiedziałeś. Alan, rusz siostrę swoją. O, dobrze, że spowolnił, bo za pierwszy razem nie usłyszałem. Ale to, bo to jest nagranie z tego kanału Freak, tak? W sensie tego kanału Boxdela, który, na którym niechętnie się udzielał i na którym niechętnie pomagał. No ale ciekawe, czy będzie tutaj jakiś wątek odnośnie tego, bo mi się wydaje, że Boxdel bardzo mocno współpracował z Marconiem. Więc, no, pozostaje otwarte pytanie teraz, czy sam nie stworzył tego demona. Skąd ty bierzesz te chochoły? I dlaczego budujesz sobie własną historię Pandory? To jest chore, człowieku, że pod budowanie zasięgu, pod swoją kolejną walkę w klaucie, wykorzystujesz motywy tej afery, by podbić sobie stawkę w swoim kontrakcie, dając argument, że teraz będziesz miał większy zasięg i może uda ci się do reszty zniszczyć włodarza konkurencyjnej federacji. To tak, Sławek, w formie bonusu. Mowa tutaj oczywiście o Sławku z klauta. No chwila. Czyli co, Boxer sugeruje, że Nathan w pewnym sensie współpracował z jednym z włodarzy klauta, żeby go dojechać do końca i ten włodarz klaut generalnie o tym wiedział i co? Ale to się rozkręca wszystko, zaraz jeszcze federacje między sobą będą się pisały. Dajcie mi 100 tysięcy złotych więcej, bo teraz będzie o mnie głośno, będę niszczył Boxdela. Przy okazji wam też jest to na rękę, Cloud, ponieważ no, może włodarz konkurencyjnej federacji zostanie zniszczony, albo nie wiem, zapierdolony.
doli się czy coś, to będziecie wtedy mocniejsi. Ale przecież na tym całe freakfighty polegają. Czemu Bogdan nagle robi z tego wszystkiego zarzut? Przecież tam co druga osoba w tych freakfightach robi dokładnie to samo. Szuka jakiegoś konfliktu na siłę, pomawia innych ludzi, robi wokół siebie dym po to, żeby złapać zasięgi, a w finale dostać lepszą stawkę za walkę. No przecież to dokładnie na tym freakfighty polegają. I ten nagle zdziwiony, bo to jego dotknęło i to w niego ktoś celuje. Ja pier... Niesamowite. Ty, Nathan, jesteś populistą. Człowiekiem, który mówi wszystko, z czym będzie zgadzać się większość. Ty m- o, Bogdan, jaka autorefleksja. Ja też byłem populistą, to było wygodne, ale mam już dość. A czy to też nie było tak, że po Pandorze Bogdan tak gadał, że teraz to on już będzie wszystko mówił to, co myśli, bo wcześniej to on musiał uważać, bo są zawodnicy, ale teraz będzie likował i w ogóle i już teraz wszystko real talk będzie. Może różyczki. I znowu. Mówisz wszystko tak, żeby budować jak najszersze grono odbiorców, trafiając w najbardziej populistyczne opinie. Tak się tak zastanawiam. W sensie, czy Nathan jest takim typowym populistą? Wydaje mi się, znaczy nie wiem, bo wydaje mi się, że na zasadzie bycia populistą to chodzi w dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorczej. A Nathan jest trochę taki, że ludzi mnóstwo wkurwia, tylko ma pewien target, który uderza, ale to nie jest jakaś szeroka grupa. Więc w sumie ciekawe, no, czy populizm można pod coś, bo jak populizm jest stargetowany w jakąś, powiedzmy, dużą, ale nie jakąś największą grupę, to czy dalej jest takim populizmem, czy po prostu jest jakimś targetowanym przekazem? Wrzucił taką relację, Marcoń. Wyrzucę go z Fame i zablokuję z każdej federacji. A jak zacznie za dużo gadać, to mogę iść siedzieć na kilka lat, a pieniądze i procent z Fame będzie ciągle wpływać na moje konto. Oczywiście z moich rąk nic mu się nie stanie. Mam ludzi, którzy za mną skoczą w ogień. Nawet wiem, gdzie mieszka jego babcia. Znajome słowa? Puścić ci to? Pamiętasz? Kilka osób, do których to mówiłeś? Tik-tak. Czekam na storkę z przeprosinami. Gdy Marcoń nagrał na mnie film, który swoją drogą już usunął, w którym pokazał się jako anioł stróż moralności, publikując duże ilości pomówień w moją stronę, przyznaję się, że wpadłem w szał i powiedziałem parę słów za dużo. Byłem na tyle wkurwiony tym, co ten pomawiacz o mnie gada, że mówiłem różne rzeczy w amoku i nie do... To jest niesamowite, no. Wardędze groził, no bo wiesz, byłem w amoku, ja nie wiedziałem, co się dzieje, co ten. Nathanowi groził, jego babce, no bo wiecie, byłem w amoku, nie wiedziałem, co się dzieje, kurwa, to jest po prostu... Do końca było to poprawne moralnie. Teraz nasuwają się trzy pytania. Czy kiedykolwiek powiedziałem komuś, że chciałbym, żebyś dostał w łeb, albo że sam ci napole? Tak. I mimo, że nigdy się to nie wydarzyło, bo była to moja rozścieczona głowa, to dalej uważam, że w ten pusty cymbał powinieneś dostać. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że zablokuję cię w swojej federacji innych? Tak, oczywiście. Powiedziałem tak. Ja jestem przeciwko temu, byś brał udział w jakichkolwiek walkach, bo gdy przychodzi blask reflektorów, to nieźle ci od... Dala i ty o tym wiesz, ale do tego, jakim oszustem jesteś i ile zła wyrządziłeś, przejdziemy później. Czy kiedykolwiek pozwoliłbym na to, żeby twoim bliskim stała się krzywda? Nigdy bym na to nie pozwolił. Może i w nerwach potrafię rzucić jakieś kwa... Okej, czyli Bogdan groził... Dobra, bo musimy to podsumować, bo to wszystko trochę jest takie, że Bogdan szarpie tymi informacjami. Czyli tak, groził Nathanowi, chęcią chciałby zobaczyć, jak Nathan dostaje w łeb, ale nie ruszyłby jego babci, nawet będąc w tym amoku. Choć mógł tego użyć jako argumentu, bo był rozścieczony. Postać złożona, jak widać. A to luz. Tak, to nie ma tematu, tak. Wtedy takie czyny, które teraz robisz, czyli jakieś szantaże, dawanie 48 godzin i tak dalej, na odpowiedź, są usprawiedliwione misją społeczną, bo ty masz wyimaginowane w głowie, że robisz coś dobrego, ale nie... A naprawdę ktoś to rozpatruje, co Nathan robi jako cokolwiek innego niż budowanie zasięgów i łapanie lepszych warunków do ewentualnej walki i poddymianie? To, nie, bo Bogdan o tym mówi, że ty to tam o lepsze jutro walczysz, tak, a wszyscy patrzą na Nathana jak na superbohatera bez peleryny, bez kitu. Dokładnie tak. Nathan, bohater, na którego nie zasługujemy. W tym momencie walczący z Bogdanem. Nathan, ty kibicowałeś mi w walce z Cassio. A jak zobaczyłeś, że Cassiusz stał się okej w oczach ludzi, to zmieniłeś szybko team, bo zawsze chcesz być tam, gdzie ulubieniec wykopu. A czy Bogdan też nie mówi trochę sam o sobie? Bo to naprawdę, tak jak te Spidermany, oni by mogli na siebie wskazywać, bo oni mają tyle punktów wspólnych, że teraz jest pojebane. Przecież Bogdan dokładnie to był zarzut wielu ludzi w jego kierunku, że trzyma się tych, o których jest aktualnie głośno, żeby wystać z nich zasięgi i ewentualnie jeszcze to zmonetyzować w postaci Fame MMA, nakręcenia na walkę i tak dalej. Przecież to był odwieczny zarzut do Bogdana. Jesteś obrzydliwym kłamcą. Wszystkich kłamiesz. Mówisz, że nigdy nie brałeś stydów. Mówisz, że jesteś naturalny, a walisz więcej towaru ode mnie. Po tej farmakologii czuję taką... Mój świat już nie będzie wyglądał tak samo. Okazało się, że Nathan bierze sterydy.
Autorytet siłowniany upadł. Liczę, Nathan, że znajdziesz nową federację. W Fame na pewno będę w pełni przeciwny za tym, żebyś brał dalej w nim udział. Tak, no jeszcze Fame wypuści statement, że Nathan Marson już nigdy nie zawalczy w tej federacji, po czym poczekamy pół roku i wyjdzie wielki Fame Reborn 2 i okaże się, że wszystkim zerują kartę, jest wielka przepustka z więzienia i witamy z powrotem. Nie spoileruj, przepraszam, no. Czasem mi się coś, wiesz, wypsnie z tych moich wielkich wizji. Pamiętasz, jak mówiłeś, że rodzina jest twoją największą wartością? Że to właśnie rodzina jest najważniejsza i trzeba chronić rodzinę przed internetem? Gdy twoja mama nagrywała cię, gdy plułeś na płatki fagaty i wyzywałeś fagatę od szmat, towarzyszyła ci w pewnym sensie w krucjacie na fagatę. Mama, mamy szmaty w domu? Nie mamy. Idealnie. Tego nie oceniam, ale działałeś wtedy z mamą, która przymykała oko na twoje zachowanie. Mam wrażenie, że Boxel chciał powyżej godziny ten film i jeszcze ten argument. Cyrk. Nawet materiał, który zrobiłeś z historii swojego życia, on jest tak zrobiony, że na samym początku już sugerujesz ludziom po wstawce z płaczem, że ten materiał zmieni opinię o tobie. Ja tego filmu nie będę montować. Od razu mówię, że jeżeli przed tym filmem miałeś jakąś opinię na mój temat, to po tym filmie zmieni. Podprogowa sugestia, trik psychologiczny, ale że Boxel swój arsenał zdradza, to ciekawe. A, to Nathana chodzi, przepraszam. Tak samo wciskasz ludziom kit, że cię a nam w domu opowiadałeś, że to nie jest prawda. Ale niech ludzie myślą tak, bo chcesz być jak Tupak. Ty, no przecież to jest jakieś odklejone jest to wszystko. Przecież to jest jakiś żart. Skąd tu Tupak? No, trzeba będzie do nawiasu dać Tupaka. Będzie Tupak w nawiasie jakoś wkręcony do dramy. Ale nie rozumiem cały czas te odbijanie, poświęcanie tyle czasu Nathanowi. No, oglądam ten cały film i to nie jest tak, że ja nagle coś odkrywczego usłyszałem o Nathanie Marsonie, takie ojej, teraz to on już się nie podniesie. No przecież cała jego osobowość, która była też kreowana między innymi w Fejmie czy w innych tam federacjach, właśnie na tym, że on ma ileś tam twarzy, że pierdoli od rzeczy, że sobie zaprzecza. Tylko ile wcześniej próbował zgrywać takiego grzecznego chłopca i to kompletnie nie wychodziło, bo ludzie mu wypominali te niespójności, tak potem on zrobił z tego content i zaczął tworzyć taką postać, która na tym bazuje, że on taki jest i w tym sensie można powiedzieć był sobą, tak? Właśnie zaprzeczając sobie i pierdoląc różne głupoty. I póki był z tego content, zasięgi i można było z tego coś wydoić, to było fajnie, a teraz to już Boxel z tego zarzut robi. Zachowujesz się, jakby w internecie nie było masy normików, którzy nie ogarniają Nathana. No nie wiem, no dla mnie to jest tak oczywisty sposób przerysowana postać, że dosyć łatwo jest wyłapać, że to jest totalnie odklejone, no. On sam o sobie mówi, że ma ileś tam twarzy. No nie wiem, do jakiego stopnia, no to rozumiesz, no pewnie są też osoby, które wierzą, że gdzieś tam po mieście lata Spider-Man, tak? No na pewno są takie osoby, które nie ogarnęły, że to film albo bajka, w zależności co oglądały. No ale zasadniczo większość społeczeństwa wydaje mi się, że ogarnia, no, że to jest, no. Przeceniasz ludzi? Nie, no chyba nie z tym Spider-Manem. Sami to opowiadałeś, jak robiliśmy kanał Freak, że możesz budować taką postać, która będzie rzucać pomówieniami na lewo i prawo, a w momencie, gdy ktoś zdemaskuje, że coś jest nieprawdą, to wtedy mówisz, że to była tylko gra. No i czekam na odcinek Boxdela, jak będzie tłumaczył, że Amadeusz Ferrari tak naprawdę nie jest władcą piekieł. Psujesz innym ludziom wizerunek, pomawiając ich. Ja rozumiem, gdybyś mówił jeszcze prawdę, ale ty tworzysz swoje własne historie. Ty możesz zrobić taką historię, że ja na przykład w momencie, gdy chciałbym cię zastraszyć, to możesz ustawić jakiegoś swojego ziomka na telefonie, który cię zastraszał, mógłbyś to nagrać i ten ziomek by mówił na przykład, że no jestem od Boxdela, uważaj teraz, gdzie będziesz szedł, uważaj na swoje plecy. Oho, i co to jest? Internet idzie w tę stronę powoli, środowisko i branża zmieniają się w małe piekło, TikToki wyrwane z kontekstu potrafią robić 2 miliony wyświetleń na koncie z 15 obserwującymi, na zawsze zmieniając opinię o twórcy u Januszy. Ja wam powiem tak, mała ta idea tego, co mówi Boxdel, to w dużej mierze jakby można było powiedzieć, ale szlachetne pobudki, tylko kurwa, on jest włodarzem największej federacji, kurwa, freakfightowej, gdzie się ciągle dzieje ten młyn na konferencjach, gdzie ci ludzie celowo to robią, żeby potem dostawać te walki. I on tutaj siedzi jako wielki, nie wiem, orędownik sprawiedliwości i opowiada o tym, jak to świat idzie w złą stronę, bo teraz branża się zmienia w małe piekło. No to jest dla mnie tak, jakby przez cały ten materiał to do mnie tak wybrzmiewa, że nie potrafię jakby spojrzeć na to w inny sposób. Jeszcze rozumiem, żeby się odciął od tego fejmu, tak jak kiedyś tam pieprzył te głupoty, które ostatecznie tak się okazały nieprawdą. To jeszcze ten, ale wiadomo, że to jest takie źródło kasy, że w życiu tego nie zrobi, a teraz chodzi jakiś orędownik sprawiedliwości. Zapomina, że Fame MMA oglądają głównie mało inteligentni ludzie w wieku nastoletnim, którzy mogą łykać wypowiedzi Marconia. Wiesz, argument odnośnie dzieci to we wszystkim możesz użyć, nie? Natomiast czy oglądają tylko taka młoda widownia, to nie sądzę. Ale czy między innymi na pewno. Pamiętaj, że ciebie oglądają starzy ludzie, no którzy pytają o pudełka na tabletki,
więc może nie rozumieją, jak działa internet. Właśnie, kurwa, nie ma dobrego wieku. Jak ktoś za młody nie rozumie, jak działa internet, jak za stary też nie rozumie. Dobrze, że mnie macie, ja wam wszystko tłumaczę. Jakim chujem tacy ludzie, jak w tym filmie, trzymają się tyle czasu i ludzie ich dalej popierają? No bo to jest jeden wielki serial. Naprawdę, ja na te całe środowisko patrzę jak serial, a publika, która to ogląda, czyli wszyscy widzowie i tak dalej, sobie siedzą, wiesz, jak w kinie i przez ekran to śledzą, trochę z jednej strony traktując, jakby to się działo, ale w sumie tak nie do końca, jakby się działo. I serio, ja tak zapamiętałem te słowa, które były tam w rozmowie z Pasutem, oczywiście oprócz tych wszystkich jego odklejek i tego, co pierdolił, to odnośnie takiej działalności w internecie, że publika kopie twórcę, już go tam, wiecie, okłada ten, po oczywiście wcześniejszym tam pochodniach, widły i tak dalej w ręku, ale potem go kopie, ale nie na tyle, żeby padł, bo on ma się podnieść i dalej robić content, dalej ma ich wkurwiać, albo ma ich zadowalać, albo cokolwiek, że to wszystko jakby funkcjonuje do pewnego momentu. A ostatecznie i tak jest jakiś core widowni, czy właśnie jakaś, nie wiem, odklejona, czy publika, która identyfikuje się z danym twórcą, niezależnie jak jest popieprzony, która potem pomaga mu wrócić do internetu, znowu zbudować jakieś zasięgi i dalej funkcjonować. Właśnie dlatego mówię, kiedyś Wardęga powiedział, że dramę można przegrać tylko w swojej głowie. I tak sobie to zapamiętałem gdzieś tam w ogóle wchodząc w te całe komentarze. I no, taka jest prawda. Nadal. Cały czas jest taka prawda. Serial? Ja bym powiedział, że Zo? Nie, no serial. Serial bardziej. Zo jest za mało plot twistów. Każdy siedzi w swojej klatce, a tutaj ci ludzie się krzyżują, wiesz, są na wspólnym wybiegu, więc to tak o. Wiem, że wielu ludzi i tak nie bierze Marconia na poważnie, bo jest obrzydliwą i męczącą postacią. Ale chcę pokazać to osobom, które mają cię za autorytet, bo są tacy. Sam zbudowałem ci lepszy wizerunek przez kanał Freak. Sam stworzyłeś swojego demona. Ale czy to nie było tak, że Bogzel coś na początku mówił o karmie? Czy to nie jest tak, że Bogzel stworzył demona i ta karma za stworzenie demona teraz wróciła do niego, i to nawet dosłownie karma, bo w postaci dokładnie tego samego demona, którego stworzył, a który obrócił się przeciwko niemu?